są, gdzie wszyscy zmarli śpią. Gdzie cisza, która wiecznie trwa, zanieś mnie tam, zanieś mnie tam, coś kochał tak. Wszystkie te sny, wszystkie te sny ciebie mi brak. Oj sny, oj sny, czarowne sny. Oj sny, oj sny, czarowne sny. Znikłeś jak maj, zwiędłeś jak łzy. Powróci maj, zakwitną łzy, lecz nie wrócisz ty. Niezłomni żołnierze, żołnierze wyklęci, wyklęci przez agentów komunistycznych, dzisiaj wracają na karty naszej historii. Żołnierze ci są niezłomni. Niezłomni, bo upomnieli się o siebie. Dziś modlimy się za nich. Modlimy się, choć jeszcze jest wiele miejsc, których nie znamy, gdzie spoczywają w tej polskiej ziemi. A jeśli wiemy, to mamy kłopot. Kłopot, aby ich zidentyfikować, bo zostali zbezczeszczeni po śmierci, albo ciała zostały całkowicie wyniszczone, spalone w wapnie. Żołnierze wyklęci, wierni z najwierniejszych, do końca walczyli z okupantem o naszą wolność, żebyśmy mogli mówić w języku polskim. Cieszę się, że mogę dać świadectwo o mojej rodzinie. W oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych zaangażowanych było 6 osób. Irena Chruszczak, ciocia, kuzynka naszego taty, Tadeusza Przewoźnika, starszego sierżanta, dowódcy ochrony plutonu wartowniczego w oddziale Bartka, była łączniczką. Aresztowana została 18 grudnia 1946 roku. Została przewieziona do Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie przesiedziała 3 tygodnie. Jak sama określiła, było to piekło, nękanie, torturowanie. W 1947 roku w styczniu odbył się jej sąd wojskowy w trybie doraźnym w Katowicach. Do sądu została przewieziona, skuta w pociągu w eskorcie 2 milicjantów. To, co wspominała, co przeżyła w więzieniu w Bielsku, spowodowało ogromną traumę w jej życiu. Przeżyła 5 egzekucji i jak wspominała, każda egzekucja odbywała się o godzinie 5 rano. Więźniów wyprowadzano na więzienne podwórze. Przywiązywano ich ręce do słupków, oczy były zasłonięte. W tym czasie przyjeżdżał korpus KBW i wykonywano egzekucje. Traumatyczne wspomnienie zapamiętała już po amnestii 1947 roku. Jak wspominała, było to na przełomie kwietnia-maja. Przywieziono członka Armii Krajowej. Był to wysoki, jak wspomina, wysoki, przystojny mężczyzna w stopniu prawdopodobnie porucznika, wieku 45 lat. Pseudonim Łaska. W tym czasie pracowała na stołówce więziennej strażników. Wyproszono ją wraz z drugą więźniarką, a gdy przyszły, na szybach okien był mózg i krew, co musiały sprzątać. Było to dla niej okropne, jak wspomniała. 2 lata więzienia w Bielsku, następnie 2 lata
więzienia w Cieszynie. W temperaturze minus 20 stopni była przewożona wraz z 4 więźniarkami politycznymi w odkrytej ciężarówce, zaledwie tylko w sukienkach więziennych. Prokurator w czasie jej sądu żądał kary śmierci. Zaledwie brakowało jej 3 tygodnie do pełnoletności. W związku z tym prokurator żądał dożywocie, w końcu zażądał 15 lat, lecz adwokat przydzielony jej z urzędu zbił jej na 12 lat. Po wyjściu z więzienia ciocia cały czas utrzymywała kontakt z naszym tatą i we wspomnieniach przytacza fakt, że szef Urzędu Bezpieczeństwa z Bielska wręczył jej list pisany ręką brata naszego taty, a jej kuzyna, porucznika Jana Przewoźnika pseudonim Ryś, który prosi swojego brata, a naszego tatę, o to, ażeby wydał dowódcę oddziału Bartka. Oczywiście tato zachował się tak jak trzeba i nie wydał swojego dowódcy. Miejscem, gdzie moim obowiązkiem, moich sióstr jest przyjeżdżać do Starego Grodkowa, gdzie zostali pomordowani żołnierze z oddziału mojego taty. Tam też zginął skrytobójczo, oddzielnie zamordowany, strzałem w tył głowy, jego brat, a mój stryj, Jan Przewoźnik, pseudonim Ryś. W maju 1945 roku, gdy Europa Zachodnia świętowała pierwszy rok pokoju, w Polsce zaczynaliśmy kolejny rok okupacji. W Beskidach, w krainie wielkich zadań, jak mówił major ksiądz marszałek, walczyło 300 niezłomnych pod wodzą żołnierza września, oficera Wojska Polskiego, majora Henryka Flamego Bartka. Żołnierzami byli harcerze, górale, młodzież, która na nowo podniosła sztandar niepodległej Polski. To właśnie na nich wydano wyrok. Wyrok śmierci, lecz także wyrok niepamięci. 6 września 1946 roku w nieznane wyjechał pierwszy transport złożony z 30 prawdopodobnie szczęśliwych ludzi. Szczęśliwych, bo do granic wytrzymałości zmęczonych walką w Polsce, a teraz jadących ku upragnionej wolności. Z czystym sumieniem mogli wreszcie odpocząć. Swój obowiązek wobec niepodległej Polski spełnili. Przystanek w podróży na zachód organizatorzy wyjazdu wyznaczyli tutaj, na Opolszczyźnie. Pośród ruin poniemieckiego pałacu rozegrał się dramat. Młodych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zakwaterowano w pomieszczeniu zasłanym słomą. Tam zasnęli syci kolacją i zatruci alkoholem. Przed spoczynkiem dowódca transportu wystawił jednak wartę. Nadal byli przecież żołnierzami. Nad ranem wartownika zasztyletowano i do akcji weszli mordercy z NKWD. Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z pierwszego z transportu rozstrzelano nad dołem śmierci. Kolejnych zakwaterowano w baraku, którego konstrukcja została odtworzona. Nad ranem barak wysadzono w powietrze, rozrywając przebywających w nim partyzantów. Odwiedzając Stary Grodków, w dniu, kiedy profesor z archeologami odkopywali szczątki żołnierzy NSZ z oddziału Bartka, gdzie w dołach śmierci archeolodzy ubrani w białych kombinezonach przesiewali szczątki kości, patrzyłam na to. Było to wstrząsające. Poprosiłam profesora, żebyśmy mogli pochylić się nad dołem i wzmówić modlitwę.
to też tak uczyniliśmy. Na sobie miałam mundur oryginalny mojego taty. Na głowie czapkę jego z orzełkiem. Ściągając czapkę, porównywaliśmy orzełka z czapki i wykopowany, odnaleziony orzełek z dołu śmierci. Nie było wątpliwości, były takie same. Jak mówię o tym, jest to dla mnie wspomnienie takie traumatyczne też. Ale wiem, że musimy to przekazywać, aby młode pokolenie mogło dalej dawać świadectwo. I w tym miejscu właśnie odczytałam parę zwrotek, które partyzanci śpiewali w obozowiskach. Teksty piosenek otrzymałam też między innymi od cioci, a właściwie konkretnie to mama otrzymała na jej prośbę. Nie odnaleziono też naszego przecież stryja. Chłopcy z kryptonimu, z prezesem Marcinem Kruszyńskim, są tak oddani tej sprawie, że każdy swój wolny czas poświęcają, aby odnaleźć wszystkich. Nasza rodzina będzie przeszczęśliwa, jeżeli w tym gąszczu zostanie odnaleziony stryj, bo to są takie połacie lasu, ziemi. Chłopcy z takim ogromnym poświęceniem, zresztą sami przyrzekli, że nie spoczną, póki nie znajdą stryja. Rodziny, takie jak nasza, do końca będą im niezmiernie wdzięczni, że z taką determinacją poszukują właśnie szczątków żołnierzy z Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Bartka. Do was się zwracam, potomni. Wspólnie dziś oddajmy hołd i uczcijmy pamięć niezłomnych żołnierzy Polski walczącej i powojennego podziemia antykomunistycznego oraz wszystkich naszych bohaterskich rodaków, ofiary bestialskiego reżimu totalitarnego. Zachowajcie w swych sercach i umysłach ich postacie i ofiarę złożoną za honor, godność i wolność Rzeczypospolitej. Ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia nie były daremne. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Fizycznie, umrzeć dla rodziny, dla pamięci, dla przyszłych pokoleń, umrzeć dla historii. A tych miejsc na polskiej ziemi jest wiele. Te miejsca uświęcone i naznaczone zostały zwycięskim krzyżem Chrystusa.